Witam wszystkich na posiedzeniu Komisji Rozwoju Gospodarczego w dniu 25 lutego 2019 roku. Otwieram posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego. Przechodzimy do punktu drugiego. W punkcie drugim mamy informację dotyczącą zimowego utrzymania dróg. Proszę, kto nam przedstawi. Proszę Państwa, chciałbym parę słów właśnie na temat zimowego utrzymania dróg i porównania roku 2018, który jeszcze się nie skończył, z rokiem 2019, z rokiem 2018. Proszę Państwa, tak, dla informacji, jeżeli chodzi o poniesione koszty związane z realizacją zadań dotyczących zimowego utrzymania dróg, to w roku za rok 2018 ten koszt łącznie wyniósł 169 699 zł. Natomiast w 2019 roku, licząc do dnia dzisiejszego, kwota ta wyniosła już 138 563 zł. Było to związane z bardzo takim intensywnym atakiem zimy w połowie miesiąca stycznia. I praktycznie cały styczeń to byliśmy w gotowości i dokonywaliśmy odśnieżeń. Jeżeli chodzi o odśnieżanie, to u nas za tą część bezpośrednio odpowiada dział techniczny, którego kierownikiem jest tutaj siedzący pan Piotr Downiało. I w ramach odśnieżania staramy się w pierwszej kolejności odśnieżać te odcinki dróg, które służą do dowiezienia uczniów, jak również pracowników transportem regularnym. I te miejscowości, które mają połączenia ze sobą, gdzie mieszka większa ilość osób. Jeżeli chodzi o sprzęt, to wykorzystywaliśmy swój sprzęt, który mamy na stanie. W tamtym roku, w kwietniu, zakupiono nową kopalką ładowarkę JCB. Jest to dość duża maszyna. Do niej dokupiono również pług, który po prostu ułatwia nam i przyspiesza proces odśnieżania. Jeżeli chodzi o z kolei materiały, które zostały zużyte, to i ilość czasu przepracowanych, to w grudniu przepracowano 794 godziny, jeżeli chodzi o pracę. Podwykonawca przepracował 144 godziny, bo tutaj posiłkujemy się trzema podwykonawcami. Pierwszym podwykonawcą to jest firma pana Szwejka, która ma dużą piaskarkę i przy okazji, jak posypuje piaskiem, solą, również i odśnieża. Dalej mamy współpracę z panem Matyjaskim, jeżeli tutaj dobrze pamiętam, oraz z panem Leszczyńskim na terenie miejscowości Wilkasy. W styczniu już przepracowano, w samym styczniu, 1415 godzin. Podwykonawcy przepracowali 329,5 godziny. Jeżeli chodzi o mieszankę piaskowo-solną, to w grudniu zużyliśmy 105,5 tony, podwykonawca 72, czyli razem 177 ton. Jeżeli chodzi o styczeń, to tu zużyliśmy łącznie ponad 230 ton, czyli jest więcej było w styczniu jak w grudniu. I w sumie GZK przepracowało w trakcie odśnieżania 2209 godzin, podwykonawca 473,5 godziny. Tak mniej więcej wyglądała nasza praca w tym roku, jeżeli chodzi o odśnieżanie. Natomiast jeżeli chodzi o ocenę, to ja zostawiam też Państwu, na jakim poziomie to odśnieżanie było przeprowadzane, czy spełniło swoje zadania, czy też zdajemy sobie sprawę, że zawsze można ulepszyć jeszcze to, co się wykonuje, i dlatego otwarci jesteśmy na informacje, które spływają do nas,
żebyśmy po prostu wiedzieli, gdzie jeszcze można, można poprawić nasze działania. To tak, jeżeli chodzi o to odśnieżanie, jeżeli są pytania, to chętnie na nie tutaj odpowiemy. Dziękuję bardzo. Panie prezesie, proszę o pytania, jeżeli są. Mamy, dziękuję bardzo. Proszę bardzo. Znaczy pytania na to akurat nie mam, tylko chcę powiedzieć, że w tym roku mieszkańcy byli bardzo skutkowo zdziwieni. 5:30 już pługi działały, ludzie byli, nawet mam zdjęcia porobione. Także to nie to, że chwalę, ale po prostu no, dobrze było, po prostu dobrze. Także tutaj można powiedzieć, żeby no, jestem zdziwiony, że tak dużo tych pieniędzy poszło, to tak, fakt. Ale tak to dobrze było, także dziękuję. Tutaj duża zasługa jest pana Piotra, dlatego że on już w nocy, o północy robił rozeznanie terenu, gdzie w pierwszej kolejności zacząć odśnieżanie i myśmy zaczynali odśnieżanie już o 4 rano, także wyjeżdżał cały sprzęt i miast pracowaliśmy do późnych godzin popołudniowych tego dnia, czyli to kilkanaście, dużo ponad kilkanaście godzin. Staraliśmy się, żeby po prostu zapewnić tę przejezdność i zlikwidować śliskość również, bo to byłoby niebezpieczne i dla mieszkańców, i dla samochodów, prawda? W związku z tym no, staraliśmy się i tu pan Piotr dużo pracy wniósł, a pracownicy są już doświadczeni, znają na pamięć gminę, wiedzą dokładnie, gdzie odśnieżać, żeby było jak najlepiej, jak najszybciej i to po prostu procentuje. Wyposażenie w sprzęt, który żeśmy też dokupili, tak jak mówiłem, i te i JCB, i pługi, i to po prostu daje ten efekt. Proszę. Dziękujemy bardzo, panie prezesie. Czy jakieś pytania jeszcze są? Nie widzę. Przechodzimy więc do punktu trzeciego. Informacja dotycząca funkcjonowania komunikacji autobusowej. Co nam przedstawi? Ja przedstawię. Proszę państwa, jeżeli chodzi o komunikację na terenie gminy Giżycko, można ją podzielić na dwie komunikacje. Pierwsza to jest komunikacja miejsko-gminna, gdzie jest 43 linie, która operuje tu w okolicach miasta i miejscowości wokoło Giżycka. Druga komunikacja jest to komunikacja regularna, która ma 6 linii, i ona obsługuje przede wszystkim, za zadanie ma i dowóz dzieci do szkół, jak również dowóz mieszkańców z dalszych miejscowości, takich jak między innymi Doba. I ta linia, jak już wspomniałem, ma 6, ta komunikacja ma 6 linii. Jeżeli chodzi o sprzęt, to dysponujemy, proszę państwa, 6 autobusami do komunikacji regularnej. To są tak w cudzysłowie te czerwoniaki, które jeżdżą. I jeden biały, nie, 2 białe. Natomiast jeżeli chodzi o komunikację miejsko-gminną, tu mamy 8 autobusów. My sukcesywnie te autobusy starsze typu Mercedesy, które nie spełniają już jakby standardów przewożenia pasażerów, są co roku systematycznie wymieniane. Właśnie dziś był przetarg, rozstrzygnięcie przetargu i zakupujemy nowy autobus. W marcu już będzie mógł on w miejsce zużytego Mercedesa wjechać na linię. W tym roku jeszcze jest planowany zakup jednego autobusu, tak żeby po prostu i te standardy, i niezawodność, i poprawić warunki dla mieszkańców. Jak wiecie państwo doskonale, z dniem 1 lipca 2018 roku został wprowadzony transport bezpłatny. Muszę państwu powiedzieć, że spodziewałem się znacznego wzrostu przewożonych pasażerów, ale nie aż takiego. Prawie 2,5 raza wzrosła ilość przewożonych mieszkańców miasta i gminy. I zdarzają się przypadki, że autobus nie jest w stanie pomieścić wszystkich chętnych
o określonych godzinach, prawda? Zdarza się, że musimy nawet wtedy wysłać czy drugi autobus, czy podstawiać jeszcze większe. My też chcemy po prostu ten temat razem z miastem i z gminą dopracować tak, żeby dopasować też i kursy, i autobusy do tego, żeby zabezpieczyć możliwości przerzucenia wszystkich pasażerów, żeby nie było to uciążliwe. Co roku Gminny Zakład dokonuje tak zwanej takiego sprawozdania z całego poprzedniego roku. W tej chwili sprawozdanie za 2018 rok jest już na ukończeniu i lada moment zostanie przekazany do gminy i do miasta. Także z ostatnich 2 lat są te sprawozdania, więc można zawsze do nich sięgnąć. Tu jest podana ilość linii, ilość pasażerów, jak również zamierzenia i jak to można tutaj dokładnie przeanalizować według jakby potrzeb spraw związanych z funkcjonowaniem tej komunikacji. Jeżeli chodzi o koszty funkcjonowania komunikacji roczne, to w roku 2018 koszt transportu regularnego wyniósł 988 tysięcy. Jeżeli chodzi o transport lokalny, 1 427 tysięcy złotych. Na pewno Państwo doskonale wiecie, że rozliczanie kosztów transportu odbywa się w układzie gmina-miasto. 55% pokrywa gmina, 45% kosztów pokrywa miasto. W tej chwili, tak już dalej idąc, jeżeli chodzi o koszty, w firmie przygotowujemy się już od dłuższego czasu i chcemy zaproponować dla Rady Nadzorczej, dla Wójta Gminy Giżycko trochę jakby modyfikacji w transporcie regularnym. Dlatego, że zdecydowanie spadły przychody związane z tym, że ilość zakupowanych biletów miesięcznych mocno spadła. W związku z tym, żeby poprawić sytuację w tym transporcie, staramy się w tej chwili dopracować linie, które po prostu będą mogły być połączone ewentualnie w jakiś sposób zmodyfikowane, żeby nie przynosiły takich kosztów. Tu jesteśmy umówieni z dyrektorami szkół, że w miesiącu już tych wakacyjnych będziemy przymierzali się do zmiany struktury przewozowej. Poza tym rozpatrujemy możliwość wymiany taboru, dlatego że chcemy dopasować w tej chwili tabor do ilości rzeczywistej potrzeb przewozowych, żeby ponosić niższe koszty. Chodzi tu głównie o ilość paliwa spalonego przez obecne autobusy, bo to są jednak duże autobusy, a można byłoby zamienić je autobusami mniejszymi, bardziej ekonomicznymi. I mamy nadzieję, że jak już dostosuje się rzeczywiście do ilości zapotrzebowania, to już te status quo kosztowe będzie na tyle dopracowane, że nie będziemy się musieli martwić, że będzie one generowało straty, bo nie chcemy, żeby tak było. Czyli tymi drogami w tej chwili, nad tymi sprawami GZK w tej chwili pracuje. I jak mówiłem, w okolicach czerwca, lipca będziemy gotowi już porozmawiać ze szkołami do przygotowania już konkretnych takich rozwiązań, które my i tak już jakby propozycje mamy. Tu nawet mam spisane, ale to muszą być one przedyskutowane. Chciałbym, żeby Państwo wiedzieli, co w najbliższym czasie czeka w sprawach komunikacyjnych. Tej komunikacji i innej komunikacji. To jeżeli chodzi o komunikację, to tak powiedziałbym, nie wchodząc w duże szczegóły, chyba że Państwo będą mieli pytania dotyczące szczegółów, wówczas postaramy się odpowiedzieć. Ewentualnie, gdybyśmy nie potrafili tu w tej chwili, to na pewno odpowiemy w niedługim czasie. W związku z tym słucham Państwa, czy macie Państwo jakieś uwagi, pytania?
Dziękuję bardzo. Proszę o pytania. Proszę bardzo. Ja mam takie pytanie, jak tam z miastem, bo tam chyba w gazecie giżyckiej było, że miasto jakoś tam sądy przeprowadza czy coś, tak, w sprawie tej komunikacji, czy coś na ten temat może pan powiedzieć? Dobra, tak, ja wcześniej rozmawiałem z panem burmistrzem na temat potrzeby przeanalizowania tej komunikacji miejsko-gminnej i w tym momencie trwa jeszcze do końca lutego ankieta wśród mieszkańców miasta odnośnie komunikacji autobusowej. Umówiliśmy się z panem burmistrzem, że po tym czasie ankietowym znowu spotkamy się, by dyskutować dalej o komunikacji miejsko-gminnej. Dziękuję. Ja mam takie kolejne pytanie. Tam akurat z tego, co się orientuję, to Arriva jako konkurencja rezygnuje ponoć właśnie z dojazdów. A wiem o tym, że w takim razie nasze Soldany czy tam inne wioski zostaną bez komunikacji autobusowej. Czy coś na ten temat właśnie uwzględnił pan to, czy nie, bo to jest takie już słuchy dochodzą, że niektóre wioski zostaną właśnie bez autobusu tutaj, ten co nam mi chodzi od Węgorzewa. Dziękuję. Z tego co słyszałem, to Arriva ogłosiła upadłość, bo rozmawiałem też z wójtem gminy Kruklanki, bo mamy też jakby wspólne sprawy związane ze współpracą w zakresie odbioru ścieków. I właśnie on wspominał, że on ogłaszał przetargi na dowóz, bo Arriva po prostu wycofała się ze świadczenia usług. My mamy obowiązek zabezpieczyć dowóz uczniów na terenie gminy Giżycko. I w tej chwili to nas najbardziej jakby interesuje, prawda? I my nie zamierzamy tutaj likwidować tej działalności, tylko ją po prostu trochę zmodyfikować. Natomiast jak to będzie wyglądało w innych gminach, to ja naprawdę nie chciałbym się w tym temacie wypowiadać, bo mam za mało informacji, a poza tym są to sprawy innych gmin. A tutaj, jeżeli chodzi o te. To znaczy, proszę państwa, ja powiem tak, jeżeli będziemy podchodzili do nowej struktury przewozowej, regularnej, na pewno będziemy zbierali wszystkie uwagi i starali się w miarę możliwości i w miarę rachunku ekonomicznego uwzględnić wszystkie postulaty. My mamy te postulaty i pisma między innymi z Gorozdowa, z Soldan, tylko na dzień dzisiejszy nie jesteśmy w stanie po prostu przy tym ilości i takiej ilości środków zabezpieczyć możliwości realizacji, bo nakładają się godziny i tak dalej, i tak dalej. Natomiast no, też rozpatrujemy możliwość być może mniejszego busa, który by po prostu na tych trasach wysuniętych gdzieś dalej mógł realizować te zadania. Ale jeszcze mówię, proszę trochę cierpliwości. My wiemy o tych wszystkich sprawach i chcemy je skomasować, a główną rzeczą to będzie rozmowa z dyrektorami szkół, żeby możliwość była jakby spięcia godzin z naszymi propozycjami, bo my wtedy, jeżeli zaproponujemy zasady funkcjonowania transportu i on zostanie przyjęty przez szkoły, to my będziemy to tak robili, żeby on był najbardziej efektywny. I to mogę państwu po prostu powiedzieć i obiecać, że tu też pan Piotr jest szefem tego działu technicznego i odpowiada też za transport. Na pewno będzie zbierał opinie i będzie się spółka pochylała nad każdą propozycją. Co nie znaczy, że wszystkie postulaty będą mogły być zrealizowane, to od razu państwu mówię, ale postaramy się razem ze zdrowym rozsądkiem to, co się da wprowadzić. Raz, ja jeszcze bym chciała zabrać głos, tak? To ja rozumiem, że jeżeli już jakiś plan będzie gotowy, to będzie tutaj konsultowane, tak? Na tą modernizację. Tak, proszę państwa, my jesteśmy firmą usługową dla wspólnoty. Nie wyobrażam sobie, żebyśmy narzucili od razu i powiedzieli, macie się dostosować.
Wydaje mi się, że tu macie też radnego pana Piotra, jednocześnie kierownika działu technicznego, który na bieżąco będzie mógł informować państwa. Na pewno to będzie konsultowane i z panem wójtem, który staram się, żeby był też na bieżąco, żebyśmy wspólnie zastanowili się, które rozwiązanie należałoby przyjąć w interesie gminy, spółki i mieszkańców. Tyle mogę państwu tylko powiedzieć. Dziękuję. Dojrzało to do momentu, gdzie trzeba się pochylić nad tym i rozmawiać. Czy były prowadzone jakieś badania bardziej szczegółowe odnośnie przewozów komunikacją miejską? Bo wzrosło, ja wiem, że wzrosła ilość osób przewożonych, ale czy to wpłynęło na to, że znaczny jakiś procent zrezygnował z jazdy własnym pojazdem, przemieszczania się? Taką analizę miało zrobić miasto, prawda? Ile zrezygnowało? Ja powiem państwu tak, no coś za coś, jeżeli jeździ 2,5 razy więcej ludzi autobusami, to znaczy mniej musi jeździć samochodami. Ale trudno powiedzieć ile. Nie wiem, nie odpowiem na to pytanie. Ja mówię... pan, jeżeli ktoś płaci, to będzie jechał raz rozmyślnie, będzie podejmował działania, że pojadę do miasta. Jeżeli jedzie za darmo, to może jechać 2-3 razy w jednym dniu. No może, na pewno pan się zgodzi z tym. Tak, oczywiście, no może jechać 2-3 razy, tak. Ale my mówimy o ilości przewożonych. Czy to w jakiś sposób znaczący wpływa, o to chodzi. No ale jak miasto nie prowadziło analizy, pewno nie wiemy, nie wiemy dokładnie, jaki ma wpływ, ile to osób przesiadło się, rozumiem. Prawda? Tego ja panu takiej informacji nie udzielę. Natomiast mogę udzielić, ile konkretnie na danej linii o danej godzinie przejeżdżało pasażerów. I taką analizę my prowadzimy co roku. Natomiast tą drugą, no to, no nie wiem, no to nie jest takie też proste do opracowania. Ja tylko mogę nieszacunkowo powiedzieć, że to jest ponad 2 razy więcej po wprowadzeniu bezpłatnej komunikacji niż dotychczas było. Dziękuję. Proszę. Pan wójt, chce jeszcze zabrać głos, proszę. Chciałbym się też odnieść właśnie do tego pytania. Nie znam takiej metody, żeby policzyć ilość samochodów w mieście czy też na jakiejś ulicy, żeby to było miarodajne do innego okresu. Gdyby trzeba było to wykonać, to należałoby wykonać w czasie, kiedy nie było bezpłatnej komunikacji, a takich wniosków wówczas nie było. Teraz w tym momencie jakiekolwiek liczenie nie ma sensu, dlatego że nie ma odniesienia do poprzedniego stanu. I wiem, że takie głosy tam były akurat w mieście od któregoś radnego, ale to jest niewykonalne w tym momencie. A poza tym cały czas mamy dynamiczny rozwój i wzrost ilości mieszkańców, którzy korzystają z samochodów. Są okresy bardziej wyeksponowane na to, by przyjeżdżało ileś tam turystów, osób z zewnątrz. I takie badania musiałyby być przeprowadzone w dłuższym okresie, na bardzo dużej próbie, co sądzę, że ponieślibyśmy potężne nakłady nawet finansowe, same nawet nakłady finansowe na ich przeprowadzenie, a i tak nie mielibyśmy odniesienia do samej komunikacji autobusowej, bo różny wpływ różnych rzeczy może tutaj akurat zafunkcjonować. Nawet taki, że ciągle mamy remonty dróg i zmienia nam się też tutaj sposób korzystania z dróg, czy też te drogi, z których korzystają mieszkańcy i osoby poruszające się samochodami. To też może mieć wpływ na to, czy ktoś podejmuje decyzję, żeby jechać samochodem, czy nie. Sam fakt, że wzrosła ilość osób korzystających, jest bardzo pozytywny, bo jeżeli nawet ktoś może, ma możliwość 2 razy pojechania do miasta, to już jest zysk, bo tej osobie, temu mieszkańcowi my dajemy możliwość korzystania, poruszania się bez korzystania z samochodu lub też innego środka transportu. A no, trudno by było nawet w tej sytuacji, że tak powiem, zbagatelizować fakt tak dużego wzrostu ilości osób korzystających z autobusów. Ja tak tylko obiegowo tutaj rozmawiałem tam z środowiskiem policjantów i oni mówią, że oni dostrzegają zmniejszoną ilość samochodów, ale na jakiej podstawie to
dostrzegają, to trudno mi powiedzieć. Po prostu mówią, że widać, że odkąd jest komunikacja, to jest trochę mniej samochodów. Dziękuję bardzo. W stosownym czasie zapytam swoich wyborców, ile zrezygnowało z własnego auta. No tak, można pytać i wyborców, ale trzeba pytać tych, którzy korzystają, bo to jest istotne. Jeszcze może nawiążę do wcześniejszych pytań odnośnie rozszerzenia komunikacji autobusowej. To jest bardzo trudny temat, dlatego że wiąże się z finansami, ale nie tylko finansami, bo wiąże się też z ilością kadry pracowniczej w GZK, z ilością sprzętu, który GZK posiada i z funduszami, które mamy na to przeznaczone. Wczoraj czy przedwczoraj pojawiła się w mediach informacja, że będą pieniądze rządowe na połączenia międzymiastowe między miejscowościami i to tam nawet wymieniono dość grube, pokaźne kwoty. Także liczę, że takie połączenie, które tutaj pan radny wspomniał, że może być zagrożone utrzymaniem, to poprzez te działania rządowe, że to zostanie przywrócone albo przejmie je inna firma, która będzie świadczyła te usługi. Łatwiej jest zapewnić komunikację właśnie w takich miejscowościach, gdzie są na trasach pomiędzy miejscowościami, bo zawsze tam jakiś autobus jedzie albo ma dłuższą trasę, to wtedy jest większa ekonomiczność. Nam tutaj na takich trasach też dość odległych, bo czy do Doby, czy nawet właśnie do Upał, czy Kruklina, to mamy sporo kilometrów, a niestety ta ilość osób korzystająca z komunikacji naszej, czy regularnej powiedzmy, jest na tyle niewielka, że nie ma możliwości, żeby z samych biletów utrzymać tę komunikację. To jest tylko pewien ułamek, procent środków, które wpływają i niestety, ale nie zapewniają utrzymania. Duża część idzie z naszego budżetu i wsparcia, bo tu korzystamy też z dofinansowania marszałkowskiego. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Jeżeli temat został wyczerpany, przechodzimy do punktu 4. Opinia komisji dotycząca projektu uchwały w sprawie dzierżawy nieruchomości w drodze bezprzetargowej działki o numerze geodezyjnym 356/3 położonej w obrębie geodezyjnym Kamionki. Pani skarbnik. W zastępstwie dzisiaj przeczytam treść uchwały, która dotyczy wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości o powierzchni 0,47 hektara położonej w obrębie geodezyjnym Kamionki, miejscowość Kamionki, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka o numerze geodezyjnym 356/3 na okres do trzech lat. Szczegółowe oznaczenie gruntu, o którym mówi paragraf pierwszy, zawiera mapkę stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały. Przedmiotowa działka jest w dzierżawie od 2013 roku na podstawie umowy dzierżawy zawieranych na okresy nieprzekraczające 3 lat. Obecna umowa wygasa 21 marca tego roku. Grunt ten wykorzystywany jest pod uprawy rolne. Grunt przeznaczony do dzierżawy sklasyfikowany jest następującymi użytkami: rolna czwarta klasa B i rolna klasa szósta. Wyżej wymieniona działka uprawiana jest i utrzymywana w odpowiedniej kulturze zgodnie z racjonalnymi zasadami gospodarki rolnej. Z uwagi na to, że nie mamy określonych zasad dzierżawienia takich działek, to każdorazowo występujemy do Państwa o zgodę. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy mają Państwo jakieś pytania? Nie widzę. Przechodzimy więc do głosowania. Kto z Państwa jest za pozytywną opinią omawianego punktu? Proszę o podniesienie ręki do góry. Dziękuję jednogłośnie. Przechodzimy do punktu 5. Opinia komisji dotycząca projektu uchwały w sprawie dzierżawy nieruchomości w drodze bezprzetargowej części działki o numerze geodezyjnym 208/82 położonej w obrębie geodezyjnym Gajewo. Proszę bardzo. Przedmiotowa uchwała dotyczy wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym kolejnej umowy dzierżawy części nieruchomości o powierzchni 24 metrów kwadratowych. Całkowita powierzchnia wynosi 0,132 tysięcznych hektara położonej w obrębie geodezyjnym Gajewo, miejscowość Gajewo, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka o numerze geodezyjnym 208/82 na okres do 3 lat.
Od roku 2016 na działce tej w miejscowości Gajewo ustawiona jest tablica reklamowa firmy Gawra, świadczącej usługi z zakresu dystrybucji, montażu i serwisowania najwyższej klasy wyposażenia stolarki otworowej dla domów, mieszkań, obiektów użytkowych oraz przemysłu. Grunt użytkowany jest na podstawie umowy dzierżawy zawieranej na okresy nieprzekraczające 3 lat. Obecna dzierżawa wygasła 20 stycznia 2019 roku. Na szyldzie reklamowym zawarte są treści zgodne z prawem i zasadami etyki. Dzierżawca na własny koszt dokonuje konserwacji tablicy. Grunt oznaczony pod działką oznaczony jest użytkami BI. W gminie nie uchwalono zasad, w związku z tym występujemy do Państwa o zgodę. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę o pytania. Nie widzę. Przechodzimy więc do głosowania. Kto z Państwa jest za pozytywną opinią omawianego punktu, proszę o podniesienie ręki do góry. Dziękuję jednogłośnie. Przechodzimy do punktu 6. Opinia komisji dotycząca projektu uchwały w sprawie najmu budynku mieszkalno-usługowego położonego w miejscowości Upałty Małe 5. Uchwała dotyczy wyrażenia zgody na najem części nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 4/6 o powierzchni całkowitej 0,2228 hektara położonej w obrębie geodezyjnym Upałty w miejscowości Upałty Małe, zabudowanej między innymi pomieszczeniem handlowym o powierzchni 66,06 metra kwadratowego, w którym prowadzona jest działalność gospodarcza na okres do 5 lat. Pomieszczenie przeznaczone do prowadzenia obecnie jest sklepu spożywczego, spożywczo-przemysłowego z punktem Agencji Pocztowej usytuowany w budynku mieszkalno-usługowym Upałty Małe 5. W budynku tym znajduje się również świetlica, biuro spółdzielni mieszkaniowej Upałty, garaż oraz 8 lokali socjalnych. Pomieszczenie handlowe, o którym mowa, od 2014 jest przedmiotem najmu, który rozstrzygnięty został w drodze przetargu. Najemca w żaden sposób nie zakłóca porządku w budynku i przede wszystkim nie zalega z płatnościami wobec gminy. I tak samo jak wcześniej, z uwagi na to, że nie posiadamy uchwalonych zasad dzierżawy takich nieruchomości, występujemy do Państwa zgoda. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy mają Państwo pytania odnośnie punktu? Nie widzę. Dziękuję bardzo. Proszę o opinię komisji dotyczącą omawianego projektu uchwały. Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję jednogłośnie. Przechodzimy do punktu 7. Opinia komisji dotycząca projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Gajewo. Proszę o przedstawienie. Uchwała dotycząca wyrażenia zgody na nadanie nazwy ulicy położonej w miejscowości Gajewo przy drodze wewnętrznej zlokalizowanej na działce oznaczonej numerem geodezyjnym 218/86 jako ulica Jesionowa. Szczegółowy przebieg ulicy macie Państwo na załączniku graficznym, który jest załącznikiem do uchwały. Właściciele nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Gajewo 28 stycznia tego roku zwrócili się z wnioskiem o nadanie nazwy drodze wewnętrznej. Ulica, o której mowa w planie zagospodarowania przestrzennego wsi Gajewo, ujęta jest w planie zagospodarowania części wsi Gajewo zatwierdzonego uchwałą numer 46/502/2018 z 22 maja 2018 roku i opublikowanym w Dzienniku Urzędowym. Określona droga jest drogą wewnętrzną i oznaczona na rysunku symbolem KDW1. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy mają Państwo jakieś pytania? Proszę bardzo. Ja mam takie pytanie, czy już nie ma w innej miejscowości ulicy Jesionowa, bo coś tak nie ma, bo chodzi o to, żeby nie nadawać jako gmina w naszych miejscowościach tych samych nazw, bo później się nieraz każdy się myli. Jeżeli nie ma, no to dziękuję bardzo. Bierzemy to pod uwagę. To samo zadanie zleciłem pracownikowi, żeby sprawdził, że nie ma drugiej takiej ulicy. Dziękuję bardzo. Jeżeli nie ma pytań więcej, przechodzimy do. Kto z Państwa jest za pozytywną opinią komisji w sprawie omawianego punktu, proszę o podniesienie ręki do góry. Dziękuję jednogłośnie. Przechodzimy do punktu 8. Opinia
komisji dotycząca projektu uchwały w sprawie rozszerzenia nazwy ulicy Akacjowa w miejscowości Gajewo. Proszę o przedstawienie. Uchwała dotyczy rozszerzenia nazwy ulica Akacjowa, która położona jest obecnie na działce o numerze geodezyjnym 325 w miejscowości Gajewo, o nieruchomość oznaczoną numerem geodezyjnym 322. Szczegółowy przebieg ulicy Państwo posiadacie w załączniku graficznym do niniejszej uchwały. Zgodnie ze zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla tej części obrębu geodezyjnego Gajewo, gmina Giżycko podjęła uchwałę nr 20/205/216 21 kwietnia 2016 roku. Powstały nowe tereny przeznaczone pod drogi wewnętrzne KTW1 i KTW2. Droga wewnętrzna, o której mowa, posłuży do obsługi nowo powstającego osiedla akacjowego w miejscowości Gajewo. Obecnie na nieruchomości o numerze geodezyjnym 323 powstają 24 domy mieszkalne w zabudowie szeregowej. Zabudowaniom tym nadane już zostały numery porządkowe przyporządkowane do ulicy Akacjowej. Wprowadzenie powyższej zmiany znacznie usprawni system adresowy w miejscowości Gajewo. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy mają Państwo jakieś pytania? Proszę bardzo. Ja mam pytanie, czy ta ulica nie mogłaby objąć od razu tego terenu, co tam wykupiła firma Adams? Nie, nie mogłaby, dlatego że tam już jest inna droga i tam jest planowana inna nazwa ulicy. Tak, żeby był zachowany porządek numeracji, dlatego tutaj przedłużamy o drogę, przepraszam, przedłużamy o tę drogę wewnętrzną, nazwę ulicy Akacjowej, a następne odcinki dróg będą już miały inną nazwę. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy jakieś pytania jeszcze? Nie widzę. Przechodzimy więc do głosowania. Kto z Państwa jest za... Pytanie? Kto z Państwa jest za pozytywną opinią omawianego punktu, proszę o podniesienie ręki do góry. Dziękuję jednogłośnie. Przechodzimy do punktu 9. Opinia komisji dotycząca projektu uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Giżycko na lata 2019-2025. Proszę o przedstawienie. Uchwała dotyczy przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Giżycko na lata 2019-2025, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. Traci moc uchwała Rady Gminy w tej sprawie nr 37/435/2014 z dnia 11 czerwca 2014 roku. Z uwagi na to, że załącznik jest dosyć obszerny, a Państwo zapoznali się wcześniej z tym programem, to proszę bardzo o pytania kierować już bezpośrednio do Pana Wójta. Dziękuję bardzo. Prosimy o pytania. Nie ma pytań, więc przechodzimy do opinii komisji. Kto z Państwa jest za pozytywną opinią komisji omawianego punktu, proszę o podniesienie ręki do góry. Dziękuję jednogłośnie. Przechodzimy do punktu 10. Opinia komisji dotycząca projektu uchwały w sprawie ustanowienia służebności przejazdu i przechodu przez nieruchomość stanowiącą własność gminy Giżycko. Proszę bardzo. Uchwała dotyczy wyrażenia zgody na ustanowienie na czas nieoznaczony nieodpłatnej służebności gruntowej polegającej na prawie przejazdu i przechodu przez działki ewidencyjne nr 53/37 i 53/48 położone w obrębie 22 Wrony, stanowiące własność gminy Giżycko, dla których Sąd Rejonowy w Giżycku Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr OL1G008632/0/4 na rzecz każdoczesnego właściciela nieruchomości obejmującej działkę ewidencyjną nr 53/32 położonej w obrębie 22 Wrony w celu zapewnienia jej dostępu do drogi publicznej. Zakres służebności przedstawia mapka stanowiąca załącznik do niniejszej uchwały. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy mają Państwo pytania odnośnie tego punktu? Nie widzę. Przechodzimy więc do głosowania. Kto z Państwa jest za pozytywną opinią omawianego punktu, proszę o podniesienie ręki do góry. Dziękuję jednogłośnie. Przechodzimy do punktu 11.
Opinia komisji dotycząca projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej gminy Giżycko na lata 2019-2025. Proszę o przedstawienie. Wieloletnia prognoza obejmuje okres roku 2019 do 2025. Dokonuje się zmian w załącznik numer 1, który mówi o tej analizie finansowej szczegółowej do wieloletniej prognozy, i załącznik numer 2 dotyczący przedsięwzięć. W załączniku numer 2 wprowadzane są zmiany w przedsięwzięciu Razy Bliżej Integracji w gminie Giżycko. Projekt ten dotyczy remontów świetlicy spytkowo, sterłowki małe i sołdany. Zwiększa się tutaj limit wydatków o 9 tysięcy, który wynika z dodatkowych prac nieprzewidzianych w kosztorysie. I drugim zadaniem zmienianym to budowa ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjno-sportowej w miejscowości Bystry. Zwiększa się limit wydatków w wysokości 75 tysięcy. Jest to kwota, która wynika z przedstawionych ofert zamówienia, które są wyższe niż zakładany kosztorys. Natomiast wracając do załącznika numer 1, jest on tylko i wyłącznie zaktualizowany o zmiany wprowadzone uchwałą w styczniu. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy mają Państwo pytania odnośnie tego punktu? Nie widzę. Przechodzimy więc do głosowania. Kto z Państwa jest za pozytywną opinią omawianego punktu, proszę o podniesienie ręki do góry. Dziękuję, jednogłośnie. Przechodzimy do punktu 12. Opinia komisji dotycząca projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Giżycko na 2019 rok. Proszę bardzo. Proszę Państwa, dzisiaj została przedstawiona do uchwały zmieniającej budżet autopoprawka. Autopoprawka dotyczy zmiany klasyfikacji wydatków w programach profilaktyki narkomanii i profilaktyki alkoholowej. Są to zmiany, o które zawnioskował pełnomocnik do spraw profilaktyki alkoholowej w gminie. Natomiast wszystkie inne zmiany zostały Państwu przedstawione już wcześniej. Po tych zmianach budżet gminy Giżycko zwiększa się po stronie dochodów i wydatków o kwotę 475 828 zł. Dokonuje się zmian paragrafu 7, któremu nadaje się nowe brzmienie, że dochody pochodzące z opłat i kar wynikających z ustawy o ochronie środowiska wynosić będą 895 tysięcy i wydatki w takiej samej wysokości. Załącznik 10 dotyczący Funduszu Sołeckiego dotyczy zmiany kwoty na kwotę 608 183,57 zł. Pozostałe zmiany są przedstawione Państwu w załączniku numer 1, który dotyczy dochodów, w załączniku numer 2, który dotyczy wydatków, załącznik numer 3 dotyczący wydatków inwestycyjnych, załącznik numer 4, który obejmuje programy z dofinansowaniem zewnętrznym, załącznik 5.1 i 5.2 dotyczy zadań z zakresu administracji rządowej i załącznik numer 9, który dotyczy, aż muszę sama zajrzeć. Tak, ale załącznik numer 9 do niniejszej uchwały, który dotyczy Funduszu Sołeckiego. Po tych zmianach dochody będą kształtowały się na poziomie 49 453 642 zł, wydatki w wysokości 49 395 306 zł. Nadwyżka budżetu, przychody i rozchody są niezmienne w stosunku do uchwały poprzedniej. Szczegółowe objaśnienia zmian przedstawiłam Państwu do uchwały, więc jeżeli są pytania o konkrety albo o konkretne zadania, bardzo proszę. Dziękuję bardzo. Czy mają Państwo jakieś pytania? Ja mam pytanie. Proszę, ja mam pytanie, o jaką sumę wzrośnie budżet sołecki? Budżet sołecki? W porównaniu sołecki do tamtego roku. Do tamtego roku? Tak. To musiałabym zerknąć. A tak mniej więcej wzrośnie? Wzrósł i to prawie o 100 tysięcy, bo było 500, lekko ponad 500, teraz jest 608, więc niecałe 100 tysięcy wzrósł w stosunku do roku poprzedniego. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Jeszcze może ja mam pytanie. Chciałem zapytać, tutaj są zmiany wydatków. W jednym dziale jest zmniejszenie wysokości, to mu chodzi o oświetlenie bogactwu, i w drugim jest zwiększenie. Czym to jest podyktowane?
Po konsultacji z sołtysem jedno zadanie, dwa zadania zostaną połączone w jedno. Po prostu sołtys w porozumieniu z pracownikiem zdecydowali tutaj, że zadanie zostanie wykonane jedno w pełnym zakresie, a pierwotnie planowane było w mniejszym, natomiast drugie zadanie będzie zrealizowane w późniejszym czasie. Dziękuję bardzo. Czyli po prostu środki finansowe z tego zadania drugiego zostały przerzucone do zadania pierwszego. Mhm. Natomiast są to zadania w tej samej miejscowości. Dziękuję bardzo. Rozumiem. Czy mają Państwo jeszcze jakieś pytania odnośnie tego punktu? Ja jeszcze. Proszę bardzo. Ja mam pytanie, czy ten budżet to jest na ten rok, budżet sołecki? Tak, te 608 tysięcy to jest budżet na ten rok, 2019. To będą musieli zebrania się odbyć, zmiany. Nie, te zebrania były już robione w sierpniu i we wrześniu już tamtego ten, roku. Ten budżet był? Tak, tak. Czyli dobrze. Państwo w tym roku 2019 do 30 września będziecie uchwalać budżet na 2020 rok. Myślałem, że coś dodatkowo. No, nie. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Jeżeli nie ma więcej pytań, kto z Państwa jest za pozytywną opinią omawianego punktu? Proszę o podniesienie ręki do góry. Dziękuję jednogłośnie. Przechodzimy do punktu 13. Sprawy różne i wolne wnioski. W sprawach różnych jest tutaj pismo, które było skierowane już wcześniej do Komisji Rolnictwa w poprzedniej kadencji. Tu chodzi o zamianę działek w miejscowości Fuleda. Dobra, ja wyłączę. Tak, tak, dlatego dzisiaj Państwu to przedstawiłem, bo tak jak mówiłem kiedyś na jakiejś komisji, prosiłbym, żeby komisja, jeżeli to tak uzna, pojechała i obejrzała ten teren proponowany przez właścicieli nieruchomości do zamiany, ponieważ twierdzą, że przygotowali działkę pod drogę, którą chcą przekazać dla gminy, a ta, która obecnie stanowi drogę gminną, chcieliby przejąć na własność. Jest to w miejscowości Fuleda. Tu Państwo akurat macie w dokumentach, które to są numery działek i mapkę również. To trzeba otworzyć ten drugi załącznik. W samej miejscowości Fuleda, jak się przejedzie obok tych domków po lewej stronie, to jedziemy już tam w stronę tego, kiedyś tam było głazowisko. Tak, po lewej stronie jest głazowisko jeszcze, a potem jest droga w prawo. A po środku las. Kolorem żółtym jest obecna działka gminna drogowa, czerwonym proponowana do przejęcia. Tu po prawej stronie to zasadność jest no, bezwzględna, dlatego że wtedy mamy prostą drogę dojazdową do głazowiska, które jest naszą własnością, ta działka, a ona teraz w praktyce nie ma dojazdu, no ale ten odcinek po lewej stronie, jak Państwo patrzycie na zdjęcie, to trzeba by było sprawdzić zasadność zamiany. Proszę. Jakbyś mógł włączyć mikrofon, to by się też nagrało. W każdym razie można tak to traktować, ale nie do końca, dlatego że oni dają tu drogę do tego głazowiska, czyli jest dojazd do brzegu, który stanowi naszą własność, a dalej cała działka to jest tych właścicieli. Tylko że po prawej i po lewej stronie tej obecnej działki drogowej jest ten sam właściciel. I on dlatego zaproponował zmianę drogi, dlatego że chce mieć w całości działkę. Jeżeli on przejmie drogę, to mu się połączą te dwie części, a my będziemy z krajem jego terenu mieli drogę. Ale to jest decyzja radnych, dlatego też oddaję to Wam pod dyskusję i pod decyzję. Najlepiej jest pojechać, zobaczyć, a dopiero później podjąć decyzję. Tak? Czy w drodze istniejącej obecnie gminnej są jakieś grunty gminne, czy tylko droga? Nie ma.
nie ma innych i ta działka, która teraz jest drogową, ona nie jest urządzona jako droga. Przejazd tam jest tak naprawdę obok, po ich jeszcze terenie. Dziękuję. Ale to najlepiej, jak zobaczycie na miejscu w terenie. Ja mam pytanie jeszcze, mogę? Proszę bardzo. Tam u nas w miejscowości w Łopatach mamy problem, ponieważ na gminnej drodze zrobiło się jeziorko. Jest droga nieprzejezdna do 5 gospodarzy. To zaczyna na obszary rolne. I właśnie nie wiem, bo obszar jest włączony ze spółki wodnej. Jest gdzieś tam zapchana drena po prostu. I do kogo się z tym zwrócić mamy? A kto jest właścicielem tych gruntów? To znaczy, to tam, jest droga, to jest droga gminna, numer drogi, numer działki to jest 201, działka ewidencyjna i tam mają rolnicy po prostu swoje działki i nie ma dojazdu. Tak, rozumiem, tylko że problem to nie wynika z tego, że droga nie odprowadza wody, tylko że sąsiednie grunty mają zapchane dreny i teraz trzeba by było wystosować pisma, można do nas to zgłosić. To my wystosujemy pisma do sąsiednich właścicieli gruntów, żeby udrożnili dreny. Bo my, jako że nasz teren to jest tylko droga, to możemy tylko w drodze drenę udrożnić, ale obawiam się, że to nic nie zmieni. Nie, to jest właśnie gdzieś tam na łąkach, na polach. To trzeba nam to zgłosić, najlepiej na górze. Tylko teraz pani kierownik jest na też zwolnieniu, ale mam nadzieję, że niedługo wróci. Wówczas ona zgłasza to do spółki wodnej, bo my jesteśmy w spółce i pojedzie nam człowiek i sprawdzi, udrożni jak trzeba, ale tylko w obszarze naszej działki drogowej. Bo jeżeli problem jest poza działką, to wówczas to każdy właściciel nieruchomości musi odpowiadać za stan urządzeń melioracyjnych. Z tym, że teraz mamy jeszcze, no już może odchodzi ta zima, jeżeli już nie będzie przemarznięty grunt, dopiero wtedy on będzie mógł to sprawdzić, bo teraz jak przemarza grunt, to nie jest w stanie nawet tych dren. Znaczy już w sumie odmarzło, bo ja tam wczoraj chodziłem. No to tam nawet zdjęcia mam porobione. Zapraszam, może po sesji, bo może już będzie na sesji, pani kierownik, trzeba na mapce wskazać, w którym to jest miejscu i wówczas ona to zgłosi. Dobrze, dziękuję. Ja tu bym chciał wrócić do Fuledy jeszcze, żebyśmy ustalili termin wyjazdu, pojechać w teren, bo tak, bo to było ustalone jeszcze w poprzedniej radzie na koniec i nie było komu jechać, bo nawet zainteresowani nie przyjechali. A uważam, że tam nie można od razu mówić, że nie opłaci się nam. W terenie zobaczymy. A jeszcze to, co Marek mówił, to tam nie ma, że odcina się tą drogą, bo w tej chwili też ich teren jest, gdzie proponowano. Jest tak, to ja tyle. No. Tak właśnie, akurat pan wójt wyjaśnił, że po jednej i po drugiej stronie to jest ich teren, dlatego tak już tutaj to zanika, bo wiem o tym, że w tej chwili bardzo dużo osób właśnie, jak ma dostęp do jeziora, stara się utrudnić i turystom, mieszkańcom korzystania z wód. Właśnie w ten sposób zamieniając grunty po to, żeby dalej droga gminna nie sięga, czyli dziękuję, do widzenia. Także dziękuję. Proszę jeszcze pan Marek. Dokładnie. Pan Maciej by wyłączył głośnik. Ja mam jeszcze pytanie. To nie pytanie, propozycja. Najlepiej, żeby cała rada pojechała, nie tylko komisja. Jeżeli będzie taka wola, może jechać cała rada, ale najpierw opiniowanie projektu uchwały, czy żeby przygotować projekt uchwały, ja chciałbym wiedzieć, jaka jest opinia, jakie stanowisko jest przynajmniej komisji. I myślę, że to wystarczy mi do przygotowania uchwały. Jeżeli państwo powiecie, że jednak nie, no to wtedy nie będę przygotowywał projektu uchwały, bo to i tak będzie później jeszcze przez całą radę podejmowane, jeżeli zdecydujecie, że tak. A jeżeli nie, wtedy nawet nie przygotuję projektu uchwały. Ale oni na sesji będą głosować, nie wiedząc tego. My tylko jako komisja będziemy wiedzieli, o co chodzi. Ja a potem już będzie w ciemno. To naszej opinii. Takie procedury są. Przeważnie pracuje się w komisjach, ale nie ma problemu. Jeżeli chcecie, może jechać cała rada. Dla mnie to nie, tylko trudniej jest się zorganizować, żeby pojechało 15 radnych.
niż jedna komisja, ale jak najbardziej można proponować wszystkim. Dziękuję bardzo. Może ustalimy więc jakiś termin, jak Państwo proponujecie? Ja proponuję przed następną komisją. W ten dzień. A pilne to? Nie. To może w kwietniu. W kwietniu przed komisją może, tak? To może wszyscy tak, pasuje, tak? Ale może na zaprosić wszystkich radnych. Kto zechce, to przyjedzie. Kto nie, to nie. Tak. Dobrze, więc ustalamy, że to będzie w kwietniu. Jeszcze jakieś pytania są w sprawach różnych? Tak, ja mam takich kilka uwag odnośnie tak. Właśnie tu akurat wspomniana była działka pana Dzięcioła, która akurat tam już w Gajewie, tak? Działki. Do tej pory nie ma zmiany zakończenia przestrzennego, jak i również nie ma wjazdu zrobionego tej drogi. Co było obiecane, że będzie w styczniu zrobiona, do tej pory jeszcze jest niezrobiona. Od razu się odniosę. Nikt nie obiecywał, że będzie w styczniu, bo to jest nielogiczne nawet, żeby obiecywać, że zimą będzie robiona droga. To proszę nie wprowadzać tutaj społeczeństwa i radnych w błąd, bo nie mógł nikt obiecać, że w styczniu będzie robiona droga. I na pewno w styczniu, w lutym nawet nie będzie robiona. Nie wiem, czy będzie robiona w marcu, bo to będzie zależało od warunków pogodowych. Także zobaczymy. Jest bardzo po różnych potrzeb drogowych i wjazdowych, nie tylko na tą działkę. I ja ją mam na uwadze i pewnie będzie wjazd robiony. Tam akurat zostało zlecone też przestawienie słupa energetycznego. Najpierw trzeba przestawić słup, żeby cokolwiek można było tam robić. A ten zagospodarowanie przestrzenne, ten co Zarząd Dróg Krajowych, tak? Ja ostatnio coś tam nam robi jakieś problemy. Takie są słuchy, że to już trwa prawie pół roku i nic nie możemy zrobić. Jak ktoś mówi, że są słuchy, to tak jakby się opierał na plotkach. A tutaj nie opieramy się na plotkach. Przyszła zgoda Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych Autostrad. Można zawsze z referacie zapytać i odpowiedzą. Dobra, okay. Zgoda przyszła. Jeszcze mam takie dwie sprawy do poruszenia, że mogę prosić, choć oczywiście to nie jest przy naszej komisji. Chodzi mi o taką sprawę, że w tej chwili szereg miast i gmin podejmuje uchwały w nawiązaniu do ustawy antyalkoholowej, wychowaniu w trzeźwości. Chodzi o to o spożywanie alkoholu od godziny 22 do godziny 6. Wprowadzane jest to i właśnie w Suwałkach, i w Olecku, w Gdańsku, w Warszawie. I chciałbym, żeby też nad tym się pochylić, gdyż po prostu z doświadczenia życiowego wiem o tym, że jak są takie sklepy nocne, alkohole świata, w godzinach nocnych, zwłaszcza w okresie letnim, gdzie jest dużo turystów, no tam się różne rzeczy dzieją. I chciałbym jak gdyby, no wiadomo, że u nas, tylko można powiedzieć, wilkasy tak by obejmowały to, ale że taką uchwałę już pochylić nad tym, jeżeli są takie głosy tutaj naszych mieszkańców, czy będzie taka u nas też uchwała podjęta, takie to no, mnie się pytają. Drugą sprawę, którą chcę poruszyć. Przepraszam, może od razu, dobrze, żeby odniosę się. Nie znam alkoholi świata w gminie Giżycko. Raczej nie mamy takiego sklepu, chyba że ktoś zna. Także ten problem raczej nie występuje, przynajmniej nie został nam zgłaszany, a był wcześniej analizowany i był program przyjmowany odnośnie właśnie tych działań antyalkoholowych i nie było żadnego wniosku, że trzeba wprowadzać jeszcze jakieś ograniczenia czasowe. Jeżeli będą takie incydenty, to wówczas będziemy to zgłaszali policji, bo z doświadczenia wiem, że przepisy odgórne, jeżeli ktoś powie, że od którejś tam nie można spożywać do którejś, to mogą wywoływać odwrotne nawet skutki, bo będą chcieli pokazać, co odważniejsi, że nie boją się przepisów. Zdaje się, że w ubiegłym roku były podejmowane w każdym sołectwie konsultacje na ten temat i były uchwały stosowne podejmowane, tak? A to jeszcze tak, my nie byliśmy radni, dlatego nie wiem. No kolejna sprawa, Kat, którą chciałbym tu poruszyć. Taką troszeczkę, no byłem zaskoczony ostatnio naszą sesją. Chodzi o to, że idzie nasza sesja online w komórkach, nie komórkach. Część osób po prostu nie czyta, tylko słucha.
i takie coś jak głosowanie nad projektem uchwały numer 2 czy tam numer 3, oczywiście tytuł tej uchwały, a nie przeczytanie tej uchwały, osobiście uważam, że to jest no niedobra praktyka. Jest to praktyka, która jest w Urzędzie Miejskim stosowana już od kilku sesji, bym powiedział, od kilku nawet kadencji sesji, od dwóch czy od trzech, jak to dobrze wiem. I wiem o tym, że mieszkańcy też tym nie byli zaskoczeni, znaczy no, pozytywnie przyjęci. Tak samo i tutaj jest, też takie miałem już pytanie, czy to tylko tak było dlatego, że wam się spieszyło, czy tak już będzie tradycyjnie, że nie będziecie czytali całych uchwał. No chciałbym to też na ten temat uzyskać jakąś informację. Dziękuję. Wszystko jest tak, jak powinno być, zgodnie ze statutem. Jest czytany tytuł uchwały i jest głosowanie. Ja również zdarzało się, że oglądałem wcześniejsze sesje Rady Miasta i żeby móc, żeby wiedzieć, o czym oni dyskutują i jaka jest treść, no to wchodziłem na BIP Urzędu Miasta, otwierałem sobie projekt uchwały i słuchałem i oglądałem sesji. Tak samo jest i u nas. Wszystkie projekty uchwał są publikowane, można sobie otworzyć, mieć przed oczyma właśnie cały tekst czy nawet mapkę i oglądać i słuchać, o czym dyskutują radni. Kwestia czytania też nie rozwiąże problemu, dlatego że nie ma mapek załączonych, bo zaraz ktoś powie, no dobrze, ale co to jest za działka 47 arów 356 na 3? Też nikomu nic nie powie. Trzeba niestety troszeczkę no tak sobie przygotować się do oglądania sesji i włączyć te wszystkie zaoczniki graficzne. Na najbliższej sesji pani przewodnicząca powie od razu dla mieszkańców, dla oglądających, na której stronie można otworzyć sobie zakładkę z projektami uchwał. Możemy jeszcze więcej zrobić, bo tak jak państwo otrzymujecie link do całego porządku również z podłączonymi uchwałami w mailu, można taki link umieścić będzie na stronie. I też tak już o tym myślałem, bo sam, tak jak mówię, oglądałem i też potrzebowałem od razu mieć pod ręką link, żeby zobaczyć, jak ta mapka wygląda, w którym to miejscu jest. I myślę, że to będzie najlepsze rozwiązanie. Dziękuję, bo właśnie o to chodzi, że mieszkańcy nie byli na to przygotowani, raptem mówią to, co, tak jak wam się czas skrócił, chcecie szybko kończyć tę sesję, takiej informacji brakowało dla mieszkańców, a podejrzewam wtedy my też wiemy, jak radni, jak mamy to tłumaczyć, jak wyjaśniać mieszkańcom. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy są jeszcze jakieś sprawy? Proszę bardzo. Ja jeszcze chciałem tylko kilka słów na temat komunikacji autobusowej, bo takie odniosłem wrażenie, że jest jeszcze radny nieprzekonany co do komunikacji wprowadzenia bezpłatnej. To pan Karol, który dojeżdża do Urzędu Miasta, na pewno zostawia swój samochód w domu, to można sprawdzić, bo już taką informację otrzymywałem, także na pewno jeden z mieszkańców i wyborców jest. Ale tak to nie żartując, to proszę państwa, gdybyśmy nie wprowadzili komunikacji autobusowej, to mielibyśmy coraz mniej osób korzystających z niej. Jeżeli weźmiecie państwo sprawozdania z każdego roku z GZK dotyczące komunikacji autobusowej, tam widać na cyfrach, jak bardzo spadała ilość osób korzystających z komunikacji. I my czasami niestety wydawaliśmy te pieniądze na komunikację, która nie służyła mieszkańcom, bo jeździła bardzo niewielka ilość osób tymi autobusami. Teraz jest sens, jest cel, a przy okazji spełniamy kilka bardzo ważnych rzeczy, między innymi właśnie ekologiczne i ekonomiczne również warunki są polepszone. Żeby, bo tak państwo nie dopytywali, jak pan prezes robił sprawozdanie na temat komunikacji autobusowej, podał kwotę 1 400 000 zł na komunikację miejsko-gminną, z tym, że to kwota jest cała na komunikację, gdzie składa się miasto i gmina w proporcji 55-45, ale to nie jest kwota, która mówi o wprowadzeniu komunikacji bezpłatnej, bo i tak płacilibyśmy tę wartość, tę kwotę byśmy wydawali na utrzymanie komunikacji, gdyby ona była płatna. Zmniejszyłaby się nam jedynie o różnicę sprzedanych biletów, a tych biletów było w tamtym roku, mieliśmy te przez półrocze, dokładaliśmy 90 tysięcy, czyli rocznie można powiedzieć
180. W tym roku jakby spadła ilość znowu osób korzystających z komunikacji, to ten wpływ byłby jeszcze mniejszy. Podejrzewam, że pewnie około 160, może 150 tysięcy rocznie. Czyli koszt tak naprawdę utrzymania naszej bezpłatnej komunikacji to jest rzędu 160 zł rocznie. Przepraszam, tysięcy złotych rocznie, tak. W odniesieniu do ilości osób korzystającej, wzrostu tej ilości osób korzystających, to naprawdę jest niezbyt duża kwota. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy to już wszystkie sprawy? Więc zamykam posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego. Dziękuję bardzo.